Świadczenie 800+ już obowiązuje, nic bardziej mylnego, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju regularnie dzwonią lub przychodzą osoby, które myślą, że świadczenie zostało już podniesione. Szczegóły Paweł Jędrusik. Takich sytuacji w ostatnim czasie jest sporo. ZUS przypomina jednak, że na razie nie ma żadnych przepisów, które pozwalają na takie wypłaty. 800+ ma zacząć obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Zdarzają nam się klienci, którzy przychodzą i zastanawiają się, dlaczego otrzymali 500 zł, a nie 800. I my szeroko informujemy, że jeżeli nic nie zmieniło się w przepisach, to dalej świadczenie, które wypłacamy rodzicom, to jest 500+. Przypomnę, że rozpoczęliśmy już wypłatę świadczeń na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do końca maja przyszłego roku. Przypomnijmy, 800+ to jedna z kampanijnych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. W maju ogłosił to prezes PiS Jarosław Kaczyński. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Licytacja na pieniądze w kampanii przewija się już od kilku tygodni. W odpowiedzi na propozycję PiS lider PO proponował. Proponuję, i to jest to, sprawdzam wobec Kaczyńskiego, żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+. Dwa, żebyśmy zrobili to przed wyborami. Na to, żeby 800+ weszło jeszcze przed wyborami, się jednak nie zanosi, ale na to, że będą padać kolejne obietnice, to na pewno.